Tak, kupiliśmy taki profil. On ma 100 na 100 mm, to jest specjalny konstrukcyjny profil. Już zaczynamy to ciąć na pile. Nie, pili. Tylko trzeba trochę piły na razie ustawić. No i dobrze. Tylko chciałem powiedzieć dla tych osób, którzy nie oglądali to od samego początku, z góry się pojawi link do wstępnego filmu. Dobrze, to pokażę jeszcze coś widać. Pokażę, co jeszcze kupiliśmy. To będziemy mieli stół, wstęp 50 na 50 na 3. Stół właśnie do tej fryzarki i takie płaskowniki. To jest płaskownik 10 na 30. To jest podkładka pod prowadnicę. Ja właśnie pokażę, gdzie oni muszą stać. Tu jeszcze będą w nich otwory wiercone. A ten stół będzie spalany. Właśnie. Tak ładnie wygląda ten profil. Ale trochę jest nie taki, bo musieli być te otwory 10. A tu są 14. No trochę nie bardzo będziemy dorabiali jakieś wstawki tu. Tego profilu jest około 70 kg tego profilu. Później kupiliśmy taki aluminium, to jest 30 mm. Taki ciężki jest, że nie mogę podnieść to. No nie, nie mogę. Właśnie to jest PA13 gatunek tego aluminiumu. I tego aluminiumu tu jest, gdzieś miałem kartkę, coś tam 52 kg jego było. I właśnie tyle tego musi być. Mamy już prawie pocięty profil. Tak, jeszcze jeden docina, tam 530 mm będę miał. Tak, jeden u nas profil ma 1600 na plusie, tam około 5-6 mm. Tak, mamy dwa takich. Dwa profile mamy 809, on jest, to jest 815. I dwa będziemy mieli taki 530, to też na plusie jest, zostawione do fryzowania to wszystko. No i teraz ustawiłem się do wiercenia tych profili. Właśnie te małe profile na 800 mm. To są rysunek. No to 896 nie będą. Muszę tu wywiercić otwór. Jeden na wylot. Czyli pokażę, jak to wygląda. Ta śruba musi stać tak, w środku. I tych śrub muszę być tam, no, 8 sztuk. Koło 8. Tak. I oni będą złączone z tym właśnie, z drugim profilem. Taki jeden jest, dołu będę stał drugi. Złączone będą razem właśnie przez te śruby. Śruby jest 45 mm. Z początku będę wiercił frezem. Frez ma taką możliwość wiercenia, nie ma problemu. Dlatego, żeby wszedł lep śruby. A później będę wiercił wiertłem 6,5. Jeszcze tu już przygotowałem takie wiertło, będę wiercił tym wiertłem 6,5, no, dlatego żeby wyszła śruba przez ten profil. I będą zlecione, pokażę, jak to wygląda. No i tak to wygląda. Z tej strony mamy takie otwory zrobione frezem, dlatego żeby lepiej śruba wszedł. Ale śruba będę wchodził w tą stronę. No i dodatkowo do tego, żeby ten klucz ampulowy można było tam dokręcić. Z tej strony wstawiamy nakrętkę tyłową, która będzie wchodziła w ten profil drugi. I właśnie te profile będą razem złączone. Później ta się płaszczyzna będę podfrezowana, dlatego żeby tu stała jedna prowadnica
A tu właśnie będę stała druga prowadnica, no żeby to wszystko równiutko było. Ustawiam się do robienia tych dystansów. To właśnie jest 400 mm. Ona jest na plusie pół milimetra. No bo między nimi będę zostawał około milimetra odległość. Znaczy, co muszę zrobić? Teraz zostawiłem. Właśnie tu jest 4 sztuki tych. Będę robił na długość. W jaki sposób? Zaraz pokażę. Tu jest tylko pół milimetra. Nie tylko, ale to jest dużo. Pół milimetra. Ja ustawiłem tu kątowniczek. Zaraz planuję tą stronę. Później podciągnę. Tak. I zrobię tą stronę już na ten wymiar. Dalej przekręcę to. I będę robił tu otwory. Otworów jest sporo. Razy 6. Odległość między otworami jest 60. Tak to wygląda. Pierwszą stronę już zabieliłem. Zaraz muszę ogrodować, tylko porobić małe faski ze wszystkich stron. No i wtedy już będę robił na wymiar tą stronę. To już wziąłem sobie w miarę. Sprawdzamy wymiar. Co my widzimy? U nas to pokazuje dokładnie 400 i 4 dyszki. Zaraz to zamocuję i pokażę. O. Tak to jest, 400 i 4 dyszki na plusie. Już wszystko jest ustawione, wstawiłem wiertło 5,5, bo tam wchodzą śruby, piątki. To jest taka skala elektroniczna, po której będę wiercił otwory. Już podjechałem do pierwszego otworu, który się znajduje na 11 mm. Szerokość jego jest 30, podjechałem na środek 15. No i będę zaczynał to wiercić. Jedna sztuka została wywiercona. Nie będę pokazywał tego wszystkiego, tylko pokażę, jak to wygląda koniecznie. Jak wygląda proces szlifowania dystansu.